Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Wyjdźcie się, pogarkamy! Ja nie cierpię Smurfów! Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać! Bo to filmy, co się lubią bać! Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów raz, przed ekran dziś zapraszam was! I telewizor włączcie dźwięk, podkręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film! Smurfy. Dłużej tego nie zniosę. Mam już dość klakier. Mam dość biegania za tymi wstrętnymi Smurfami, bo one uciekają. Od tej pory będę wszystkie niszczył, jednego po drugim. Od razu po schwytaniu, a ten eliksir mi pomoże. Już wkrótce, klakier. Las będzie usłany kawałkami kamiennych Smurfów. Łasuch potrzebuje dużo ziół do zupy i do sałatki. Tak, mamy nadzieję, że będą dobre. Znalazłeś coś, śpiochu? Nie, tropicielu. Może tam uda mi się coś znaleźć. Na razie jeszcze szukam, Smurfetko. Nie mam czasu. Słyszysz, klakierku? Chrapanie? To jeden z tych obrzydliwych małych gryzoni. Tak, tak. Co? Gargamel? Ależ ciebie mądry Smurf! Na pomoc, na pomoc, na pomoc! Krzycz sobie do woli, żałosny stworku! Zdzieraj gardło! Nic ci to nie da! Ach, ty wstrętny mały! Zatrzymaj go, klakier! Zatrzymaj! Gdzie on się podział? Gdzie? No gdzie? Ten mały niebieski stworek nie mógł uciec daleko. Prędzej czy później i tak go znajdę. Wychodź, wychodź, gdziekolwiek jesteś. No pokaż się, słyszysz? Ty głupi zwierzaku, zrobię z ciebie czapkę. O nie! Zmienili się w kamień. Uważajcie! Tylko ostro na dach! Słuchajcie, Smurfy! Słuchajcie, chodźcie z nami szybko! Gargamel i Klakier zamienili się w kamień! W kamień? Chodźcie, pokażemy wam! Chodźmy! Ciamajdo, na co czekasz? Chodź, Ciamajdo, co się tak grzebiesz? Gargamel zamienił się w kamień! Gargamel zamienił się w kamień? To wcale nie było śmieszne! Gargamel zamienił się w kamień! Co się tam stało? Lepiej sam sprawdzę. Niesamowite! Nieprawdopodobne! Za to śmieszne! Najsmerwniejszy widok, jaki widziałem. Nie, są jednak smerwniejsze. Kto ostatni na czubku Gargamela stawia lody? Dobrze, że się tak skończyło, Gargamelu, bo już miałem ci przyłożyć. Raz, dwa, no walcz ze mną, dalej! Ale mu przyłożyłeś!
Magnifi, to będzie moje arcydzieło. Arcydzieło? Przepraszam, Smerfy. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Och, witaj, Popo Smerfie. Gargamel chciał zamienić nas w kamień, ale mu się nie udało. Wylał na siebie niewłaściwy eliksir. To Krakier go popchnął. Widziałeś. Usmerwujcie się na chwilę, proszę. Gargamel siebie zaczarował? Tak. Chodźcie za mną. Dokąd idziemy, Popo Smerfie? Do Gargamela. Do Gargamela. Znaleźć antidotum. Znaleźć antidotum? Dlaczego, Popo Smerfie? Gargamel chciał nas zniszczyć. Dlatego, moje Smerfy, że jeśli nie pomożemy Gargamelowi i Klakierowi, nie będziemy lepsi od nich. Jest przepis, dzięki któremu Gargamel może odzyskać swoją dawną postać. Jednak część strony jest zatarta. Brakuje jednego składnika. No cóż, nie udało się, a tak chcieliśmy. Właśnie, darujmy sobie. Jaka szkoda. Zaczekajcie, musimy zrobić to, co do nas należy. Ależ, Papo Smerfie, Gargamel i Klakier to nasi wrogowie. Tropicielu, nie musimy ich lubić, ale musimy ratować. Któregoś dnia to zrozumiesz. Chodźcie, moje Smerfy. Może uda mi się znaleźć brakujący składnik w którejś z moich ksiąg. Przyniosłem resztę twoich ksiąg ze schowka, Papo Smerfie. Połóż tutaj, Ciamajdo. Ojeju, przepraszam, Papo Smerfie. Proszę, bądź bardziej ostrożny, Ciamajdo. Tak, Papo Smerfie. Mam nadzieję, że znajdę antidotum w którejś księdze. Co malujesz, malarzu? O, to moje największe dzieło, Monsieur Pracuś. Daj popatrzeć. Nic nie widzę. A jestem załamany, że Papa Smerf chce uratować Gargamela i nie mam już inspiration. Inspiration? To okropne. Abso Smerfnie okropne. Hej! Zgrywuś, to nieśmieszne. Nic nie jest śmieszne. Myślałem, że w końcu pozbyliśmy się tego wstrętnego Gargamela, a Papa Smerf chce go ożywić. Nie martw się, Zgrywusie, mam pewien pomysł. Pracuś buduje coś na miejsce Gargamela. Ciekawe po co? Cieszę się, że Gargamela już nie ma. Zobaczycie, Papa Smerf sobie przypomni, jak było źle, kiedy Gargamel był w pobliżu. Tak, a wtedy zapomni o poszukiwaniu antidotum. Świetnie! Nigdy więcej Gargamela! Och, tropicielu, nie bądź taki niemiły! A mnie się zrobiło żal Gargamela, wcale nie był taki Co zły! Co ty powiesz? Wymień choć jedną jego dobrą cechę. A więc on jest... Widzisz? Jest zły do szpiku kości. Gotowe! Ach, wy wstrętne, złośliwe, niebieskie Smerfy! Łapię was, choćbym miał gonić do końca życia! O, daruj nam życie, wielki czarowniku! Nigdy! Złapię wszystkich! O, coś tu nie smerfuje tak, jak trzeba. Zatrzymaj się, Pracusiu! Wyłącz go! Nie mogę! Stery się zacięły! To jest to. Eliksir z brakującym składnikiem. O! Niech już Papa Smerf znajdzie lekarstwo dla Gargamela. Będzie o wiele bezpieczniej. No cóż, może i tak, Zgrywusie. Znalazłem brakujący składnik do niezbędnego antidotum. To rzadka roślina Revivus animatus, którą można znaleźć tylko w górach. Tropiciel przyniesie mi trochę tego ziela, a wy zrobicie tu porządek. Może ja też tu zostanę i pomogę, Papo Smerfie? Tropicielu, zrób to, o co cię prosiłem. Tak, Papo Smerfie. Przecież to abso Smerf nieśmieszne. Pomagać Gargamelowi po tym wszystkim, co nam zrobi. Hmm.
zioła. Ożywimy starego Gargamela, a ja będę żałował tego do końca życia. Na pomoc! Na pomoc! Ratunku! Wiem, że robi się późno, ale tropiciel świetnie radzi sobie w lesie. To prawda, pracusiu. Jednak się martwię. Jest okropna burza. Chodźmy go poszukać. Na pomoc! Jeśli stąd szybko się nie wydostanę, rozsmerfuję się. Smerfujmy! Jesteśmy prawie na szczycie góry! Jestem taki zmęczony zimną. To już chyba koniec szlaku smerfa tropiciela. Będzie mi brakowało moich smerfów. Kto tam? Tropicielu, to ty? Papa smerf? Och, co za smerfność! Nie wiem, jak mogę wam się odwdzięczyć. Nie tylko mnie uratowaliście, ale nauczyliście, jak cenić życie. Nawet Gargamela. Papo Smerfie, oto zioła potrzebne do antidotu. Dobrze, tropicielu, bardzo dobrze. Teraz możemy ożywić Gargamela i Klakiera. Są tam! Piórku, opuść nas! Powodzenia! Smerfuj dół! Gdzie? On jest, Klakierku. Gdzie? Kto to jest? Gdzie ten obrzydliwy mały? Mój eliksir! Mój wspaniały, potwornie zły, okrutny, bezwzględny eliksir! Jak one to zrobiły? No jak? Nie cierpię ich! Nie cierpię każdego małego niebieskiego skrawka na ich wstrętnych, niebieskich ciałkach! Smerfy to najgorsze, najbardziej nieznośne i odrażające istoty! Widzisz, papo Smerfie, chyba wszystko wróciło do normy. Tak, tropicielu, nie tylko widzę, ale i słyszę.